W rozmowie na Facebooku z Jarosławem Sidorem dostałem informację, że można odtwarzać posiedzenie Rady Miasta wchodząc na konin.pl. Później szukamy, w którym miejscu są nagrania komisji. Później naciskamy na odpowiednią datę odpowiedniej komisji, tudzież posiedzenia Rady Miasta. I później przesuwamy do miejsca, kiedy wypowiada się dany radny, o ile wiemy, w której minucie, w której sekundzie mówi, w której godzinie, bo czasami są to 2-3 godzinne posiedzenia Rady Miasta. I dlaczego naciskam, żeby właśnie posiedzenia były nagrane i wrzucone na YouTube? Dlatego, żeby w momencie, kiedy dyskutujemy na Facebooku, w momencie, kiedy dyskutujemy gdziekolwiek i radny w tej dyskusji chce podać mieszkańcom ten moment, kiedy się wypowiada, to w momencie, kiedy byśmy mieli ten moment w momencie, no sorry, tak to jest, Kunin ustecznie. Gdybyśmy mieli te wszystkie nagrania na YouTubie, można by to podać od momentu któregoś, tak? Od minuty, od powiedzmy sobie 22 minuty 44 sekundy i wtedy naciskamy udostępnij. Zaznaczamy rozpocznij od 22 minuty 44 sekundy i kopiujemy ten link. W dyskusji na Facebooku podajemy ten link i od tego momentu ta dyskusja ma dopiero wtedy sens. Mieszkańcy nie mają czasu, żeby szukać, żeby wchodzić na stronę konin.pl, żeby poszukać miejsca, w którym są nagrane te posiedzenia Rady Miasta, żeby przeszukać to całe posiedzenie Rady Miasta i znaleźć tą minutę, w której się wypowiada radny. W tej opcji, kiedy wszystko byłoby podane na właśnie w formie wideo, audio wideo na YouTubie, to wtedy zaznaczamy odpowiednie miejsce, odpowiednią godzinę, minutę, sekundę. Od tego momentu radny po prostu może udostępnić. To jest krótka piłka, nie ma problemu. Ja nie wiem, dlaczego przeciwny temu jest naczelny. Nie wiem, dlaczego radni jeszcze o tym nie mówią. Ja osobiście starałem się poruszyć temat, ale to było takie... Dobrze, powiedziałeś coś, to spadaj. Zobaczymy, czy młodzi radni będą naciskać, żeby wreszcie do tego doprowadzić. To jest, uważam, że jest to obowiązek, żebyśmy mieli to właśnie na YouTubie, na Vimeo, obojętnie gdzie, żeby można było właśnie zaznaczać te miejsca, żeby można było wyrywać te fragmenty i dyskusja wtedy będzie bardziej merytoryczna. Nie czarujmy się, to jest proste. Jeśli Kleczew to robi, jeśli większość gmin to robi, to Konin nie da rady? Da radę, tylko to jest jakieś dziwne takie podejście, że nie, bo nie, bo ja mam kaprys i nie będzie tego. Będzie. Prędzej czy później będzie, ponieważ jeśli mówimy o innowacjach, jeśli mówimy o nowoczesnym Koninie, to jest podstawa. To jest tak proste. Jeśli trzeba, sprowadzę ludzi z Warszawy. Oni pokażą, jak w ogóle jakość tej transmisji powinna wyglądać, jak to się robi. Polecam Weekend Kapitalizmu 2018, część pierwsza. Poszukajcie sobie. Tak się robi transmisję live. Na 3-4 kamery. Full HD. Można to zrobić. Proszę nie mówić, że nie da rady. Da radę to zrobić, tylko trzeba chcieć. To się ma, albo się tego nie ma. Umiejętności, no ja wiem, że najlepsi trafiają do spółek, a ewentualnie mają własne firmy. Ale ja pomogę. Za darmo. Tylko nie mówcie, że nie można tego zrobić. Nie ze mną takie numery, Brunner. Do zobaczenia. Jarku, jakby co, to pomożemy. Kończymy. Koniec.